Pułki. W okresie jesienno-zimowym wzrasta nie tylko ryzyko powstania pożarów, ale również liczba zatruć tlenkiem węgla. Państwowa Straż Pożarna przedstawiła bilans z ostatniego miesiąca. Nie widać go, nie słychać, nie czuć. Czat to cichy zabójca, co roku zbiera śmiertelne żniwo. I choć sezon grzewczy rozpoczął się stosunkowo niedawno, Państwowa Straż Pożarna od początku października odnotowała już 409 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. Rannych zostało 137 osób. Pięć zmarło. Aby uniknąć tragedii, PSP prowadzi ogólnopolską kampanię Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. Celem akcji jest przede wszystkim edukacja na temat zagrożeń związanych z pożarem i z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratunkowych. Kampania uświadamia także, że niewielka inwestycja w czujkę dymu i tlenku węgla może uratować nie tylko nasze zdrowie, ale przede wszystkim życie.